Kaboom, baby. Czemu nie widzę paska życia? O. Faza, co? Znowu coś tam jedzie. Shit. I'm out of ammo. Okej. Mogę już zejść? Przepuśćcie mnie. Kurde, tu jest. Bez kitu. God damn, jak się schował. Oh fuck. Teraz mi dysk launchera dali, nie? Jak to można człowieka potraktować? Jak oni w ogóle tą grę zrobili? Zobaczcie, ile tu jest elementów, większych, mniejszych. Shotgun. Masakra, nie? Zajebiście. Szacun. Where is everybody? Chyba muszę się przemknąć. Że niby gdzie? Że niby gdzie mam strzelać, kobieto? Niestworzona. Tu? Coś tam mówiła. Tu. Nie, to jest jakieś działko akurat, ale też można rozwalić chyba. Kolejny Oscar. To się zbiera albo się rozwala. O, rozwala się, kurde. Ja tam dwa ominąłem jeszcze. Dobra, czekaj, musimy rozkminić, w co mam strzelać. Bo nie jestem pewien. W to, dobra, okej. To chyba będzie za późno tym razem już, ale... Come on, come on, come on. Myślałem o tym, że to tu, ale... Płonę. Okej, rozwaliłem.
I got it open. Everyone help Sam get inside that opening. I've reached the central building and will be handling the MSOB team rescue. You're out of range to use the wire gun. You need to get those combat engineers beneath the hole with the Creon. Kurde. Możliwe, że ten lock-on laser to jest właśnie dobry, jak jest dużo wroga, dlatego to rzucają teraz często mi. Wszystkiego za was nie zrobię, żołnierzu. Ja tu widzę dużo moich, a kurde, sam wszystko muszę robić. Nie, żebym chciał jakiś medal czy coś, nie? Jak wrócimy na bazę. Nie o to mi chodzi. Ale się pięknie nie trafia. Dobrze, że dużo ammo do niej. Disc launcher? Naprawdę? Naprawdę? Snajperka. Wow. Op. Can you believe this? Jak oni mu pozwolili tu podejść, kurde, blisko. Nie ma gdzie uciekać! Aha, takie coś. Najlepiej w te boilery na plecach. No kurde, szybciutko można go rozwalić, jak to trafisz. Dobrze.
Tylko pamiętaj, że ta gierka, główna kampania podobno 6 godzin trwa tylko, ale jest parę modów, tak jakby, wiesz, jakieś tam challenge, wiesz, jakieś takie pewnie na czas, coś tam jest, jakieś różne rzeczy. Jeszcze nie sprawdzałem tego, ale się odkrywają się za każdym razem, jak misję przejdziesz, jakąś taką większą, akt skończysz chyba. Kurde, może się okazać, że dzisiaj tego nie skończę jeszcze. Może jutro wieczorem wtedy takiego szybkiego streamka jeszcze gdzieś tam puszczę. No, większość shooterów jest dość krótka. Ale tutaj zobacz, co tu się dzieje. Kurde, dobra giera. Beztroski rozpierdol, nie? Dobra. W sumie ten anti-armor było dobre. Pistol. Dobra, masz. Ja sobie zmienię broń. O kurde, się przygrzałem. Zrobię zaraz przerwę na 10 minut dosłownie, bo muszę coś ogarnąć. I zaraz wracam. No, kiedyś sobie chyba pyknę, bo ja tego Shogo dobrze kojarzę. Tą grę. Z jakiegoś powodu, jak napisałeś Shogo, to od razu wiedziałem, nie? A to jest stare, strasznie. Strasznie stara gierka Shogo, nie? Taka za czasów pierwszych Secret Service'ów, że tak powiem. Jeżeli kojarzycie, o co chodzi. Taka gazetka polska. 1998 rok, no jak miałem 10 lat, kurde. Okej, okay. Tak się zastanawiam, czy ten mission time, czyli 2 godziny 40 minut, to jest na przykład jak potem podawali to do How Long To Beat, to brali ten czas, czy brali ogólny czas, jaki grali, ale myślę, że chyba ogólny, jaki grali, nie wiem w sumie. Tak czy siak, no jak dzisiaj nie skończymy, to może jutro wieczorem dokończymy, bo ja tam w dzień nie mogę za długo, ale może później wieczorem normalnie. Tak czy siak, lecimy dalej. W sumie aktów jest 5, tak? To już jest szósta misja aktu trzeciego, więc zobaczymy. Mam snajpę. Zajebiście się strzela. W ogóle super piękna jest ta gra, w ogóle dopieszczona, dopracowana, naprawdę mega. Hiper. Często też ludzie mówią, że im są starsi, tym bardziej cenią właśnie krótkie gry, bo nie mają tak jakby już czasu, żeby się wczuwać w jakieś tam wielkie światy rozległe i tak dalej, tylko by sobie siadli wieczorem po pracy, pyknęli beztrosko coś tam i tego i tyle, nie? Ale mi to rozdało. Co to jest? Ja tam akurat i tak lubię duże gierki. Ale w taką małą gierkę też, kurde. Na Twitchu? Nie robię streama na Twitchu. Może powinienem w sumie. Nie wiem, czy dałbym radę streamować, czy mój sprzęt, czy tam, nie wiem, internet dałby radę streamować zarazem na Twitchu, jak i na YouTubie w tym samym momencie. Może. Może.
Bo wiem, że są tacy, którzy streamują naraz na dwóch platformach, nie? Nie wiem, czy to jest jakiś kurde ewenement, czy to jest norma. Ale nie myślałem w zasadzie o tym, żeby na dwóch platformach naraz spykać. Open the fuck, a. Znaczy ja w zasadzie mam bardzo mocny sprzęt. Bo... karta graficzna 1080 Ti 32 GB RAM, może lepszy procesor by się przydał do tego, bo mam i7-6800K, ale to i tak jest zajebisty w zasadzie. Więc może by dał radę, ale nie próbowałem jeszcze. W zasadzie to te EMP emittery właśnie mam. Co to unknown? A to jest to! Wow! Znaczy nie, no jeszcze nie było chyba 2080 Ti jak ja kupowałem, wiesz? To był, jak ja kupowałem sobie kompa tego, to to było najlepszy shit jaki istniał wtedy. No jeszcze był Tytan w sumie tylko. A Tytan też nie na wszystkich płaszczyznach podobno jest lepszy od 1080 Ti. Na bank muszę w to oko strzelać, na bank. Jest tylko mały problem, że mam kurde heavy machine guna, ale mam w sumie jeszcze... Nie, mam assault rifle, co ja gunam? Okej, mam bossa. Kurde, fajna taka naprawdę, będę to powtarzał co chwilę chyba. Tak mu nic nie robię. W to oko trzeba wrócić. Rozpadł się. Chodź tu. Zbiera się teraz do kupy. Faza. No był taki okres czasu, gdzie karty graficzne zajebiście wszystkie poszły w górę. Nie wiadomo czemu. Ale teraz później zaczęły spadać chyba trochę. No w Polsce będą zawsze droższe, bo muszą być sprowadzane skądś, no nie? Dlatego z reguły taki sprzęt się opłaca kupić, zamówić sobie nawet na jakiejś innej stronie. Czy też nie zawsze, ale lepiej chyba. Kwestia jakichś tam promocji ewentualnych. Ja sobie kupiłem mojego całego kompa na takiej stronie, która się nazywa PC Specialist. Angielska, UK, nie? PC Specialist UK. O, mam w końcu granat jakiś. Co nie? Na przykład. Nie! O! Gdzie jestem, kim jestem? Zagadał się o bzdurach. Masz tu nejda. Nie wiem, czy to mu coś robi. Ale lepiej, żeby nie podchodził. Nie, ja sobie kupuję zawsze właśnie... W sumie kupiłem sobie laptopa w Polsce. Bo była zajebista promocja. Lepsza... Nie było takiej kurde na... Nigdzie. Indziej. Jakże to zależy. Laptopa sobie kupiłem w Polsce i tutaj go sobie, żeby mi przysłali, nie? I mi się dalej opłacało. Także czasami, no jak dobrze trafisz, dobry sklep jest jakiś fajny. Może spróbuję tym. Anti-armor pistol. Lepiej może mu da. Kurde, no tak to na pewno, nie? Nie podchodź. Okej. Okej. To jest taki mały szkielet, kurde, i on się zbiera w taki coś.
Ale fazę. Znaczy, wiadomo, że lepszy jest komputer stacjonarny od laptopa właśnie, bo możesz sobie tylko wymieniać podzespoły co jakiś czas i będzie ci jakoś śmigał. Na zasadzie, że wystarczy, że wymienię procesor i na tym na całej reszcie sprzętu powinien jeszcze polecieć, nie? A w laptopach coraz częściej można już coraz więcej części wymieniać też, ale mniej na razie chyba cały czas niż do peceta. Poza tym z reguły no pecety mają mocniejszy sprzęt od laptopów jeszcze, chociaż mówię, no coraz mocniejsze mamy laptopy, nie? Ale dalej jeszcze peceta bardziej się opłaca. Znaczy no, jeżeli chodzi o konsolę na przykład, no to wiadomo, konsola jest, to jest o tyle dobra rzecz, że kupujesz konsolę raz, potem już tylko kupujesz gry i działa. I nie ma żadnego gadania, że czegoś ci brakuje, nie? Że czegoś nie masz, tylko po prostu, kurde, wsadzasz płytę i lecisz, albo nawet płyty nie musisz wsadzać. Konsola zawsze dobra rzecz, ogólnie. Ale ja tam wolę peceta, bo ja jeszcze inne rzeczy robię na pececie niż gram. A na konsoli to już tylko raczej... Znaczy... Nie, kurwa, nie! Złapał mnie. Na konsoli to już... Nie tylko może gry, ale głównie.